Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na analizę partii z turnieju kandydatów Alireza Firuzja kontra Richard Rapport. Panowie ze ścisłej czołówki światowej, tutaj bardziej skupiłbym się na 19-latku, który jest fantastycznym szachistą, trzeba przyznać. Ma 19 lat, a już przekroczył ranking 2800. Wprawdzie teraz mu delikatnie spadł, no ale to się wszystko na pewno ukształtuje. W każdym razie, zauważyłem jedną rzecz, że kibice komentują w taki sposób, że jak komuś nie idzie na turnieju, no bo na przykład nie idzie naszemu Janowi Krzysztofowi Dudzie, trzeba to przyznać, no to mówią, że Janek tutaj odstaje od czołówki, że coś tam. Na podstawie jednego turnieju nie sądzę, że to jest dobra ocena. Oczywiście są turnieje, gdzie idzie, są turnieje, gdzie nie idzie, są turnieje, gdzie idzie w miarę stabilnie. I tutaj też Alireza na pewno gra poniżej swoich oczekiwań własnych. Przypuszczam, że presja otoczenia troszeczkę na niego zadziałała. Poza tym jest młodym człowiekiem, nieco emocjonalnym z tego, co było widać po zachowaniu, ale na pewno się kształtuje w dobrym kierunku. Ja uważam, że to jest genialny człowiek, znaczy genialny szachista, bo nie znam go, patrząc po jego grze. No i teraz przedstawię tutaj partię. E4, tak zaczął tutaj młody zawodnik, E5 odpowiedział Rapport. Co ciekawe, Rapport grając partię z Janem Krzysztofem Dudą w poprzedniej rundzie, w ogóle się na tę partię nie przygotowywał, stwierdził, on był chyba zdenerwowany jeszcze poprzednią rundą, po przegranej z Janem Niepomniaszczym i z Jankiem w ogóle się nie przygotowywał. No tę partię wygrał, ale powinien przegrać mimo wszystko, bo Janek tam grał świetnie. Jeden błąd i wszystko leci. No tak to w szachach bywa. Skoczek na F3, skoczek na C6, goniec B5. Jeszcze tylko przypomnę, że moje wrażenie na temat gry Alirezy jest takie, że on gra w szachy bardzo twardo. Oczywiście w pewnym momencie zdarzają się te błędy. Mówię tutaj o tym turnieju akurat, które ma te błędy, które powodują ten wynik, jaki teraz właśnie jest. Goniec B5, partia hiszpańska. Dobrze, dosyć już tutaj historyjek. Skoczek na F6, posunięcie D3 z obroną, goniec na C5 i roszada. W tym momencie, jakby białe zbiły skoczka na C6, czarne by wybiły pionkiem i jak białe by się pokusiły o zbicie na E5, to niestety ten ruch przegrywa od razu po hetman D4 z atakiem na skoczka i na pionka F2. Nie można tak grać absolutnie. To już powtarzałem wiele razy, ale powtórzę, może ktoś pierwszy raz to widzi. Po końcu C5 jest roszada. Po tym posunięciu tutaj Rapport zagrywa posunięcie takie ciekawe, ale chyba też teoretyczne. Skoczek D4 z atakiem na gońca, oczywiście na skoczka. Co robi białe? Białe tutaj wybijają na D4, goniec wybija na D4 i posunięcie C3. Dlaczego by nie zagrać z tępem pionkiem? Oczywiście to jest dobry ruch. Goniec na B6 i bardzo ciekawe zagranie. Nie wyprowadzamy skoczków na bandę. Alireza zagrał skoczkiem na A3. To jest posunięcie oczywiście dobre. Chodzi o to, że ten skoczek ma opcję odbicia się i zagrania na pole C4 z atakiem na gońca. Taki jest plan, ale czarne mają wtrącone posunięcie C6. Goniec jak zwykle, znaczy goniec tutaj przy okazji ma ucieczkę. Goniec A4, posunięcie D6 i goniec B3. No ten goniec widać troszeczkę się napracował, już zagrał 4 razy, 3 razy, przepraszam, no ale to jest normalne właśnie w partii hiszpańskiej, kiedy są tego typu manewry. Hetman E7, skoczek C4 i goniec zagrywa na G4. Jest to fajne posunięcie czarnych, takie wtrącone, dlatego że nie można zagrać F3 z uwagi na związanie, więc hetman musi zagrać na E1 i goniec postanowił zagrać na C5. Tutaj zawsze tego skoczka możemy odpędzić w razie czego, no ale to jest sytuacja całkiem ok. W tej sytuacji, w tym momencie Alireza zagrywa król H1. Rzadziej się już chyba w dzisiejszych czasach widuje takie posunięcie, ale to jest jak najbardziej słuszny ruch. Zobaczcie, że ten pionek ma ochotę iść do centrum i zaatakować. Normalny plan. W tej sytuacji pionek zagrywa na A5, no i F4. Często też widzimy taki obrazek, że jak przeciwnik nam tutaj gra pionkiem bandowym, chcąc nas zaatakować, no to często też widzimy ruch A4. W tym wypadku właśnie białe postanowiły po A5 zagrać bardziej energicznie, co się może podobać i to jest jak najbardziej słuszne.
Posunięcie A4, no to tutaj grzecznie goniec C2. Pamiętajmy, że mimo, że goniec jest przyblokowany, to za chwilę ten pionek może pójść na D4. To znaczy, no wiecie jak jest w szachach. To nie tak, że od razu, ale można już to przygotowywać i jest po prostu na to szansa. Posunięcie B5. No i teraz pojawia się taki ciekawy temat ruchu wtrąconego, no bo nie grajmy pod dyktando do przeciwnika, jeśli nie ma takiej konieczności. W tym momencie jest po prostu pionek z F bije na E5. Jeżeli czarne by zbiły na C4, to partia się dla czarnych kończy bardzo szybko, dlatego że jest bicie, wtrącony ruch, GF i D4. Goniec jest wyłączony kompletnie z gry, a tutaj można już szaleć. Hetman F2 atakując pionka, może hetman H4, może goniec po prostu na F4. Bardzo prosty rozwój figur i piękne centrum. No więc tak, grać nie wolno. Tutaj w tej sytuacji pionek wybił na E5 i Alireza zagrywa bardzo ciekawe posunięcie, takie techniczno-zabiegowe, zabieg kosmetyczny powiedzmy. Bo można było fajnie też zagrać skoczkiem na E3, jeżeli wymiana to super para gońców po stronie białych, a ten skoczek na F5 też się fajnie może wpakować, ale postanowiły białe wybić na E5. Fajny ruch, dlatego że po wybiciu białe zagrały po prostu D4, są widły i zwyczajnie odbijamy figurę. Goniec zbił na D4, pionek zbił na D4, hetman zbił na D4. No i w tym wypadku zauważmy, że czarne mają pionka więcej, ale nie mają jeszcze schowanego króla. I to może być zwiastun problemów. I na dokładkę tego jeszcze Alireza prowokuje przeciwnika i zagrywa goniec na E3. Zwróćcie uwagę, atak na hetmana bezpośrednio. No oczywiście wszyscy zwrócili na to uwagę, ale chodzi o to, że hetman zbił kolejnego pionka. I na to białe się oczywiście tutaj godzą. Ja w ciemno biorę pozycję białymi mimo dwóch pionków mniej z uwagi na szereg chodzi o to, że białe tutaj mają po prostu inicjatywę i hetman zagrywa na F2 z obroną i jasna sprawa, że tutaj goniec na C5 może przeszkodzić przeciwnikowi zrobić roszadę. Tutaj goniec wrócił na E6. No i właśnie, zastanówmy się, czy można zrobić roszadę. Pytanie do Was, drodzy widzowie. Jak sobie w tej sytuacji poradzić białymi? Otóż podpowiem tylko, że roszada jest fatalnym pomysłem. Jeżeli komuś się udało tutaj rozwiązać przykład, to gratuluję i ja już pokazuję, jakie jest rozwiązanie. Ten ruch przegrywa praktycznie, bo gramy goniec D4. Hetman musi gdzieś tam sobie uciec, na przykład na B4. Zbijamy na F6 i bardzo prosta taktyka, hetman G3, bazujemy na związaniu i po H5 na przykład gramy H3. A co ciekawe, po F5 tutaj można zbić wieżą na F5 i ta sama sytuacja się dzieje. Goniec jest po prostu do wzięcia. W tym momencie po hetman F2 goniec wrócił na E6 i dzięki temu tutaj białe szaleją i grają gońcem. Goniec w ogóle po czarnych polach no tańczy fantastycznie. Tutaj te czarne pola są jego i po hetman B4 goniec zagrał na C5. Zwróćcie uwagę, atak przy okazji odcinamy dostęp królowi do zrobienia roszady. Przypominam, że król nie może zrobić roszady, przechodząc przez pole szachowane. Hetman zagrywa na C3 i wieża AC1. To są sprytne rzeczy, dlatego że czasami jest E5 i tam jakieś odejście z odsłony, atak z odsłony. W tym momencie wieża zagrała na D8. No i teraz Alireza zagrywa goniec B1. Niektórzy pomyślą i powiedzą, ale dlaczego goniec nie zbija pionka, chociaż odbijam jednego piona i dalej atakuje hetmana i tu wszystko gra. No nie do końca to jest dobre, bo wzięcie jednego piona może spowodować brak koordynacji. Tutaj po hetman D2 czarne się po prostu ratują, a nadal jest pionek więcej. Więc wypadałoby jednak zachować gońca, który może być bardziej przydatny na diagonali B1, H7. I przy okazji bronimy pionka. W tej sytuacji hetman zagrał na E5, hetman na H4, no i raport Richard wykonuje teraz posunięcie po prostu błędne. Co ciekawe, komputer lubi pozycje czarnych, ale to jest komputer. Z ludzkiego punktu widzenia uważam, że białe mają fajną grę. No cóż, ale szachy to gra błędów, grają ludzie i tutaj goniec zagrywa na C4. Ja nie wiem, co było w głowie raporta, grając to posunięcie, dlaczego on w ogóle taki ruch zagrał. No wiadomo, atakuje wieżę i przesłania tutaj gońca, którego atakuje hetman. Wygląda logicznie, ale
Czarne nie widziały, wieża F5. Bardzo proste zagranie. No, atak na hetmana i są problemy po stronie czarnych. Hetman zagrał na B2. To znaczy, mi się wydaje, że raport widział to posunięcie, ale może nie do końca zauważył, jakie są tego konsekwencje. I wieża grzecznie zagrała na G1. Bardzo takie ciekawe posunięcie, ale to jest cały czas przewaga. Tutaj ta wieża nie jest w tym momencie potrzebna do ataku na króla. Goniec wrócił na E6 i tutaj białe oczywiście nie uciekają wieżą. To by było zbyt proste i takie nawet bym powiedział, oj, tutaj się narażę, ale powiem prostackie. Przede wszystkim na tym poziomie szukamy niuansów, szukamy inicjatywy i białe grają hetman G3, najlepszy ruch w partii. Okazuje się, że nie można bić wieży. Dlaczego? A dlatego, że po prostu jest odbicie. I chodzi o to, że w kolejnym ruchu jest po prostu wieża E1 i czarne mają ogromne problemy. Tutaj w zasadzie są siatki matowe. No więc wieża jest nietykalna, więc w tym momencie skoczek zagrał na D7 i goniec D6. Znowu w tej sytuacji, jak jest bicie wieży, sytuacja dzieje się tak samo poważna. Tu jeszcze przy okazji atakujemy G7, wprawdzie hetman broni, no ale po wieża E1 zawsze są jakieś tam zasłony ewentualne. Ale dobra, tu już trochę się rozpędzam i improwizuję, więc w tej sytuacji byłaby już w zasadzie katastrofa. Chodzi głównie o wieża E1. No dobrze. W tym momencie hetman zagrał na D4 i wieża z F na F1. Białe osiągnęły swój taki mały cel. Goniec D6 totalnie paraliżuje tutaj króla i ogranicza go. H5 ze strony czarnych. No próba jakiejś aktywnej gry w tym momencie, ale E5 pięknie broni gońca i przy okazji otwiera gońca białopolowego. No aż się chce grać taką pozycję. Hetman G4, propozycja wymiany, na co białe się absolutnie nie mogą zgodzić, gdy mają dwa piony mniej i inicjatywę, więc hetman E3, H4, tutaj jakaś próba otwarcia pozycji, no ale jest H3. Bardzo dobry ruch, normalny zresztą, prosty. Hetman H5. I co robią białe w tej sytuacji? Białe poprawiają swoje kolejne figury. Goniec E4. Czy można zbić tutaj pionka na E5? Odpowiedź brzmi, a zaraz zresztą zobaczycie, jeżeli czarne by zbiły pionka na E5, to jest po prostu wybicie. Na przykład wybicie i jak wybicie, to goniec C6 i zdobywamy hetmana. Więc nie można zbić pionka, pionek jest nietykalny, hetman zagrał na H6, hetman F3, wzmocnienie, atak, F6. No i tutaj goniec odbił jednego pionka, paraliżując kompletnie pozycję białych, pozycję czarnych, rzecz jasna. W tym układzie, jeżeli pionek by zbił na E5, no to tutaj powstaje piękny mat, hetman F8, wieża F8 i wieża F8. Zobaczcie, że gońce fantastycznie działają. No ale tak nie było. Po tym posunięciu król zagrał na F7, goniec skonsumował kolejnego piona, czyli piony się wyrównały, a atak białych pozostał. Tak to można grać zawsze. Hetman H5, hetman E4, skoczek zbił na E5. No i tutaj się okazuje, że jest ruch wtrącony w postaci goniec E2 z atakiem. No tutaj hetman zagrał na G5 i po prostu goniec E5 z wygraną białych. Tutaj raport poddał partię, dlatego że stracił figurę. Związanie powoduje, że gońca nie można po prostu zbić. Uważam, że partia była rozegrana bardzo prawidłowo przez białe. Wykorzystał błąd czarnych, dowiózł do końca. To jest to pierwsze zwycięstwo w tym turnieju Alirezy. No cóż, kibicujmy młodym zawodnikom, kibicujmy Jankowi. Trzymamy również kciuki, bo jeszcze jest kilka partii. Zobaczymy, jak to się potoczy, a tymczasem dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.